wszystkich serdecznie na dzisiejszej konferencji. Dzisiaj chciałabym powiedzieć odnośnie likwidacji smogu. Wszyscy wiemy, że ważne jest, abyśmy oddychali czystym powietrzem. I żeby móc mieć te czyste powietrze, na to mają wpływ trzy rzeczy. Gospodarstwa domowe, transport i przemysł. Musimy spróbować robić takimi małymi kroczkami coś, żeby te czyste powietrze było tak naprawdę, żeby było, co możemy zrobić. Na dzień dzisiejszy mieszkańcy miasta Włocławek mogą korzystać z dwóch programów pomocowych. Jest to czyste powietrze, a także program, który został uchwalony na ostatniej Radzie Miasta, dotacji do wymiany kotłów węglowych. Czyli jeżeli ktoś ma kotioł węglowy, czy jego sąsiad, czy ktoś z rodziny, prosimy go o tym poinformować. Wystarczy zgłosić się do Urzędu Miasta i wypełnić wniosek i dostanie się dotację w wysokości 4000 zł na wymianę jednego źródła ciepła. Ważne, że jest to tylko i wyłącznie na kotły węglowe. Mamy też drugi program, czyste powietrze. W ramach czystego powietrza możemy dostać dofinansowanie do 75% jak gdyby kosztów, które musimy ponieść i jest to uzależnione od wysokości dochodów. Program Czyste Powietrze jest bardzo trudnym programem, ciężko aplikować o te dotacje, dlatego my przećwiczyliśmy to na podstawie mieszkanki Włocławka z panem Pawłem Niereklewskim. Dwa lata temu, gdy zostałam radną, zorganizowałam we Włocławku cykl szkoleń dotyczących czystego powietrza w praktyce, żeby mieszkańcy Włocławka wiedzieli, jak aplikować, na co mogą dostać te dotacje, gdzie składać wnioski i jak najlepiej je napisać. Poprosiłam wówczas pana Pawła Niereklewskiego, właściciela firmy InstaDom, który pomógł nam i przeprowadził ten cykl szkoleń. W ostatnim czasie, w zeszłym roku, w ramach szlachetnej paczki zwróciła się do mnie pani Krystyna Marszałek z prośbą o pomoc jej podopiecznej. Mieszkanka Włocławka, która ma niskie dochody, opiekuje się niepełnosprawną córką, musiała mieć wymieniony kocioł grzewczy. Zwróciłam się wówczas do pana Pawła Niereklewskiego z prośbą, żeby przeprowadził cały proces, jak to wygląda w praktyce na podstawie tej pani i w jaki sposób jej pomógł. Przekażę teraz głos, żeby mógł wytłumaczyć, jak to działa. Tak, dokładnie. Paweł Niereklewski, firma InstaDom. Właśnie nasza firma zajmuje się realizowaniem takich inwestycji, czyli nie dość, że pomagamy napisać wniosek cały, to jeszcze dodatkowo realizujemy daną inwestycję. W tym przypadku, tak jak właśnie rozmawiamy, gdzie było zgłoszenie, że pani potrzebuje wymiany tego typu instalacji, zamontowanie kotła grzewczego i zrobienia przyłącza, napisaliśmy wniosek na cały ten program. Koszt dotacji, który wyszedł dla pani, ze względu na fakt, że nie miała swoich własnych środków, wzięliśmy na własne konto, czyli zrobiliśmy w ten sposób, że podpisaliśmy umowę daną z daną panią. No i koszt całego dofinansowania po zrealizowaniu inwestycji przekazano na nasze konto, także pani nie musiała mieć własnych środków. Pozostałą kwotę, która została poza dofinansowaniem, bo w tym momencie, tak jak mówimy, jest maksymalna kwota dofinansowania do 75%, to pozostałą kwotę udało się od darczyńców zebrać ze szlachetnej paczki. Także pani bardzo zadowolona jest i tak naprawdę korzysta teraz z ogrzewania, które, mówię, dzięki procederom, które pomagamy usprawniać, udało się zrealizować bardzo pozytywnie i szybko. Chciałabym jakby zachęcić mieszkańców Włocławka, żeby rozejrzeli się wokół siebie. Jeżeli widzą gdzieś, że ktoś pali to, i ma kocioł węglowy, żeby zasugerować, żeby zwróciła się taka osoba do Urzędu Miasta po dotację, albo poszukać firmy, która tak samo jak firma pana Pawła Niereklewskiego, również w ramach czystego powietrza jak gdyby pomaga mieszkańcom Włocławka. Dziękuję. Może jeśli mogę dodać, pani, która otrzymała właśnie pomoc w postaci tego, która jest bardzo zadowolona, czuje się nareszcie bezpiecznie, dlatego że ona miała zamontowany, ze względu na bezpieczeństwo, ten kocioł
węglowy miał zainstalowany w budynku gospodarczym i ciągle musiała zostawiać córkę niepełnosprawną w domu, żeby biec do tego budynku i sprawdzać, czy tam jest wszystko w porządku, tak? Ciągle podrzucać do tego pieca. Teraz jest szczęśliwa, bo ma to w domu, może kontrolować, tak? Jest czysto i ten czas, który poświęcała na palenie w tym piecu, teraz może poświęcić swoje niepełnosprawne córki. Także naprawdę bardzo dziękuję za pomoc. Właśnie ten układ łatwy jest dla wielu osób często problemem, bo nie mają po prostu pieniędzy na to, żeby wyłożyć się. Tutaj była sytuacja wyjątkowa, bo to akurat w ramach szlachetnej paczki poszło wsparcie. Tak. Ale czy są jakieś drogi właśnie dla osób, które tych pieniędzy na wkład własny naprawdę nie mają, a są potrzebie, czy chciałyby po prostu wymienić ten pociąg grzewczy? Znaczy jak najbardziej, jeżeli chodzi o wkład własny, to nie trzeba go mieć. Tak jak mówimy, kwotę dofinansowania można przenieść na firmę instalacyjną, a wkład własny możemy zrobić w kredytach niskoprocentowych, które są na preferencyjnych warunkach. One są, te kredyty, już na etapie pisania wniosku, gdzie możemy rozpisać je nawet do 15 lat. Także to jest bardzo długi okres kredytowania. I jeszcze jest dodatkowo, mówię, na dobrych warunkach. Jest też wiele banków, które zainteresowały się tym tematem i również składają propozycje, gdzie można brać też tego typu kredyty. Jest to Bank Bosch, jest to właśnie Santander i wiele jeszcze innych banków, które pomagają, mówię, na bardzo dobrych warunkach dostać kredyt na ekologiczne rozwiązania. Pani radna, czy pani ma informację, ile osób już w tym roku zainteresowało się tymi miejskimi dotacjami na wymianę źródeł ciepła? Tak, wczoraj dostałam informację o pani Kopaczewskiej, że wpłynęły już 30 lub 40 wniosków. Dziękuję. Więc proszę, zachęcam, proszę się świeżyć.